Cześć wszystkim. Mam dla was powtórkę całkiem udanego meczyku na Sokoliku Otsu. Jest to, jak widzicie, dominacja na Berlinie. Na początku meczu wznoszę się, żeby ewentualne próby spawn campingu skontrować, ale widzę, że chyba tym razem wszyscy chcą się bawić jak Swaruk przykazał i będą latali raczej nisko. Tak wygląda. Ten tajfun przez chwilę tak sprawiał wrażenie, że będzie chciał walczyć o wysoki pułap, ale widzę, zrezygnował. No dobra, można by zacząć się przygotowywać do ataku na kogoś. No i wstępnie to chyba będzie ten tajfun, bo tak się ładnie separuje od reszty. Ale to jeszcze zobaczymy. Kontrolne zerknięcie, jak tam ta duża grupa przeciwników się zbliża, ale dość powoli, a tajfun, widzę, ostro leci na nasze lotnisko, jeszcze bardziej się separując niż przed chwilą, co czyni go idealnym celem do ataku. No ale ktoś mnie ubiega i tylko asysta wpada. Korzystając z nabranej energii, oddalam się od tamtych przeciwników i mam dobre podejście do peszki. Spróbuję zatem strzału w pilota. No, ciężko powiedzieć, czy było, czy nie było. No ale frag zaliczony, a to się liczy. No i patrzę, na kogo by tu następnego podejść. Snapshot Halifaxa, który się wystawił, ale nie gonię go w momencie, kiedy tu lata tyle wrogich maszyn, które mogą stanowić zagrożenie. Trochę mnie tu ostrzał z martwego strzelca SB2C zdekoncentrował. Przybliżenie widoku, żeby określić dokładniej, czy przeciwnik pójdzie na czołówkę, czy nie. No i jednak poszedł, zmuszając mnie do snaprola. W ostatniej chwili ta kobra skręciła, już się tak ładnie nastawiała na strzał. W tym momencie mi się chyba amunicja skończyła. Skoro tak, to po prostu odbijam od kotła, żeby na spokojnie się przeładowała. Widzę przeciwników gęsto, dlatego jeszcze się tam nie angażuję z powrotem. Postanawiam nabrać nieco pułapu i separacji. No i żeby trochę moich tam doleciało i się z nimi wymieszało. Kontrolne zerknięcie w sytuację. Na radarze odkrywał kropkę, że jest coś blisko, ale to był na szczęście tylko PBJ, który zgodnie z najlepszą tradycją Warthandera chciał oczywiście na czołówkę. No ale przeciwko Sokolikowi to nic sensowniejszego, szczerze mówiąc, nie mógł zrobić. Trochę się uspokoiło, ta nawała przeciwników na nasze lotnisko osłabła. No to korzystając z chwili oddechu, odzyskuję nieco pułapu.
No i oceniam sytuację w powietrzu. Kto zaprezentuje sobą okazję do zaatakowania go i kto może stanowić zagrożenie. Na przykład zagrożenie może stanowić to łapięcie, co tam się kręci. Niby ono schodzi do kotła, ale po nurkowaniu ma energię i będzie mogło odbić do góry. A tymczasem jeszcze się tu P51 zbliża i coś ten to już ewidentnie ma jakieś głupie pomysły związane ze mną. Dlatego wabię go na fałszywą czołówkę i wykręcam. Ale widzę, że nieświadome łapięć mi się wystawiło pod lufę, dając okazję do zastrzelenia go, dlatego natychmiast skorzystałem. P51 jednak trochę oleju w głowie miał, bo wykorzystał ten ułamek sekundy, żeby uciec. Ale zawrócił z powrotem i znowu ma ochotę się awanturować. Jednak ten przeciwnik wie, co to jest sokolik i jak z nim należy postępować. On znowu uciekł. Widziałem na radarze, że zbliżają się nasze niebieskie kropki, więc założyłem, że ten Spitfire, co go opuściłem spodem, poleci właśnie na nich. No i jak widzicie, moje szacunki okazały się prawidłowe, tyle tylko, że się kolejny Mustang do mnie przepołętał. Dlatego odpowiednimi manewrami unikam jego ognia, jednocześnie wyciągając go w miejsce bardziej sprzyjające do zaatakowania. Przy okazji jeszcze trochę tam Jaka-9 poharatałem, ale to tylko na asystę się załapałem. Ale już Speed B został spizgany. A tutaj znowu koniec amunicji, więc odbijam, żeby na spokojnie sobie ją przeładować. Coś mi się widzi, jakby I-185. A nie, nie chcę lądować. No to jak nie chcę, to odzyskam jeszcze trochę pułapu, bo naprawdę nisko zszedłem. No i na takim mniej więcej wysokości można wrócić nad pole bitwy przy założeniu, że przeciwnicy latają praktycznie tuż nad glebą. No i zobaczymy, kto z tych trzech się najlepiej wystawi na ostrzał. No, okazuje się, że jest to ten Spitfire. Hajojo, ustawia mnie do ataku za jakim 9T. Patrzę, czy tam tego drugiego nie byłoby lepiej zaatakować, ale jednak ładnie jak 9T się wystawił. O, widzę z tyłu Spita, no to robię kolejne hajojo, żeby ustawić się mu na ogonie, ale w tym czasie Spit zostaje spizgany przez kogoś innego. No i nawet na asystę nie zdążyłem się załapać. Walki się, widzę, przenoszą na lotnisko przeciwników, a zatem ja tam zdążam, no ale po drodze jeszcze się ewentualnie zajmę tym jakiem. No, ale jak widać, nie ma takiej potrzeby.
obszerną climbing spiral wznosza się nad jeziorkiem, czekając na dalszy rozwój sytuacji. Tutaj chyba pisałem chłopakom z drużyny, że muszą zniszczyć te dwa czołgi, co stoją na lotnisku przeciwników, bo inaczej nie złapiemy. O, być może się uda tego IWA-2 spisać, bo całkiem ładnie się wystawia. No i w rzeczy samej jest frag numer 9. No teraz pytanie, kto kolejny? Czy Tajfun, czy tymi u góry się przejmować? Ale ci u góry tam widzę kimś innym zajęci. To postanawiam któregoś z tych dwóch rozwalić. Iszak jest oponentem jednak groźniejszym, dlatego zdecydowałem się na podejście do niego. Niestety ktoś mi go spłoszył i zepsuł mi podejście. Tak samo i tego Tajfuna 1. W ostatnim ułamku sekundy ktoś inny go dorwał. No ale cóż, miał lepszą pozycję, no to spizgał. Ot i tyle w temacie. Nie ma co się o killstile wkurzać. Tu się ładnie odseparował Hurricane. Przybliżam widok, żeby dokładnie określić jego wektor ruchu i przewidzieć, gdzie się pojawi wskaźnik celu. No i robię to prawidłowo i zdobywam kolejnego fraga. Po ataku odbiłem trochę do tyłu za linię sojuszniczych maszyn, żeby stanowiły swoisty bufor między mną a przeciwnikami. I z takiej bezpiecznej pozycji oceniam rozwój sytuacji. Widzę, no, moi strasznie nisko latają, a tam chyba Spitfire się przemyka, żeby złapać lotnisko. Tak, zdecydowanie ma takie chęci. I BBJ chyba podobnie. No to lecę lotnisko obronić. Nie, co ważne, nie lecę bezpośrednio na Spitfire, tylko kieruję się na początek pasa i oprócz tego jeszcze nie nurkuję. To w razie jakby Spit zawrócił i chciał pójść ze mną na czołówkę. Po prostu chcę mu dać fałszywą nadzieję, że on zdąży to lotnisko złapać i schwytać go w momencie, kiedy on akurat usiądzie na pasie. Jak widzicie, plan jest całkowitym sukcesem. I 11 frag wpada na konto. No to teraz trzeba się będzie zająć PBJ-em, ale nie jest dobrze, bo PBJ ma asystę kolejnego Spitfire'a. To Spitfire jest dość blisko, ale idzie na kogoś do góry, dlatego ja spróbuję PBJ-a jednak zjąć. No ale niestety, nie udaje mi się to. Poprawka. No i przy pomocy jakiegoś kolegi rozwalamy PBJ-a. No widzę, moje chłopaki się nie obijały, w tym czasie zdołały złapać lotnisko A. No to jak cisza, spokój, to dzida do góry i trzeba trochę pułapu odzyskać. Zerknięcie w tył, jak daleko są moje chłopaki, czy lecą tutaj, czy coś innego robią.
No, ale widziałem, że nie za daleko i się będą zbliżali, dlatego można wdać się w tą awanturę 1 przeciwko 4. A przepraszam, 2 przeciwko 4. No i ładnie się wystawia tutaj Thunderbolts, co nie omieszkam się wykorzystać. Ostry Immelman ustawia mnie na ogonie P-51, ale on ode mnie ucieka, dlatego przestawiam się na Tajfuna. I po chwili manewrowania kończy on jako mój frak. Tym razem widzę chyba Air Cobra chcą odbić nasze lotnisko. No to znowu lecę, żeby je powstrzymać. Tam co prawda jakieś 44 i P-38 lecą na pomoc, ale mogą mieć problemy z tymi samolotami. Obrona lotniska udaje się. Bardzo chciałbym ocalić te B-25 stojące na pasie, ale niestety nie zdążę. No i pytanie, kto tu się wystawi ładnie na strzał? P-51. Dlaczego to jest ładne wystawienie się? Bo mam kąt podejścia od jego ogona zbliżony do 90 stopni. Jeszcze w ostatnich sekundach meczu próbowałem spizgać P-38, ale niestety mi się nie udało. No cóż, to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że się Wam podobało i trzymajcie się do następnego. Cześć.